Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Sytuacja na granicy jest rzeczywiście bardzo poważna. 13 tysięcy żołnierzy to przede wszystkim żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej, Żelaznej Dywizji. To również 16 Dywizja Zmechanizowana, to również 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, to również żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Powietrznej. Kawalerii Pancernej, to również Wojska Obrony Terytorialnej. Rzeczywiście, tak właśnie, to właśnie osobista decyzja pana ministra Błaszczaka z roku 2018 o powołaniu 18 Dywizji Zmechanizowanej. Bardzo słuszna, bardzo odpowiedzialna decyzja. To decyzja niezwykle odpowiedzialna pana ministra Macierewicza dotycząca powołania Wojsk Obrony Terytorialnej. Chciałbym zapytać i poprosić pana ministra Błaszczaka o przypomnienie tych wszystkich działań mających na celu wzmocnienie obecności Wojska Polskiego na ścianie wschodniej. Dziękuję bardzo.